Zbigniew Kruszyński i Ewa Kołodziejczyk, laureatami Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Nagroda literacka przyznana została w dwóch kategoriach. W kategorii książka literacka nagrodę otrzymał urodzony w Radomiu Zbigniew Kruszyński za powieść Kurator. To historia samotnego, zamożnego mężczyzny w średnim wieku, poznającego w internecie kobiety, którym trzeba płacić za czas i towarzystwo. Zamienia się w niezwykle subtelny, głęboki, dojmujący opis związku dwojga ludzi, który jest jednocześnie opowieścią o umieraniu i godzeniu się ze śmiercią. Dziękuję serdecznie, dziękuję jury, że zechciało to przeczytać i docenić. Bardzo jestem dumny, że mogłem znaleźć się koło tak świetnych autorów i im też bardzo dziękuję za to, że to nie oni dostali tę nagrodę, tylko ja. Nie wiem, czy miasto powinno dawać nagrodę autorowi. Bardzo wątpię. Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie, że to autor powinien jakoś nagradzać miasto, ponieważ to miasto dzieciństwa wyznacza jego skalę wrażliwości i obdarza go jakąś taką miarą rzeczy na całe życie. W kategorii książka naukowa, popularno-naukowa, nagrodę otrzymała Ewa Kołodziejczyk za Amerykańskie po wojnie Czesława Miłosza. To pierwsza monografia działalności i twórczości Miłosza w latach jego służby dyplomatycznej w USA z bibliografią stanowiącą pierwsze kompletne zestawienie spuścizny poety z tego okresu. Ja właściwie odkąd tylko zaczęłam studiować polonistykę, czytałam Miłosza, a moja decyzja o tym, żeby napisać tę książkę, właściwie została podjęta jeszcze w okresie studiów doktoranckich. Tę decyzję zawiesiłam po to, żeby zyskać więcej doświadczenia, zyskać więcej wiedzy i żeby nie zrobić Miłoszowi krzywdy. Mam nadzieję, że właśnie tą swoją mrówczą pracą, rzetelną pracą oddaję poecie sprawiedliwość, pokazując, odsłaniając niuanse jego działalności, niuanse jego twórczości. Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest od 2009 roku co dwa lata w dwóch kategoriach. Książka literacka i książka naukowa. Popularno-naukowa. Książki nominowane oraz laureatów wskazuje jury powołane przez prezydenta miasta Radomia. W 2015 roku w skład jury weszli dr habilitowany Arkadiusz Bagłajewski, przewodniczący, oraz dr Adam Duszyk, Sebastian Równy, dr Anna Spólna, Michał Sobol oraz Tomasz Tyczyński.